Proszę wykonać ilość oczek podzielną na 8 plus 2 oczka. Ja dla przykładu wykonam 42 oczka łańcuszka. 40 podzielone jest na 8 i plus 2 oczka. 42 oczka wykonuję. Mam łańcuszek 42 oczek. I teraz mijam pierwsze oczko, wbijam szydełko do drugiego oczka i wykonuję jeden półsłupek. Następnie robię 5 oczek łańcuszka. Mijam 3 oczka łańcuszka i wbijam szydełko do czwartego. Robię jeden półsłupek. Tak powtarzam do końca łańcuszka. Znów wykonuję 5 oczek łańcuszka. Mijam 3 oczka i w czwartym wykonuję półsłupek. Tak powtarzamy do końca. I utworzyło się mi 10 łuków w tym łańcuszku. Teraz robię 3 oczka łańcuszka. Wracam robótkę i w łuku pierwszym wykonuję jeden półsłupek. Następnie wykonuję 4 oczka łańcuszka. Nawijam na szydełko nitkę i w tym pierwszym oczku wykonuję 3 słupki nie do końca. Każdy słupek wykonuję nie do końca, zostawiając jedną pętelkę na szydełku. Drugi słupek przeciągam przez 2 pętelki. Ostatnią zostawiam i trzecia do tego samego oczka. Trzeci słupek znowu przyciągam przez 2 pętelki tylko i zostawiam ostatnią na szydełku. I mamy 4 pętelki na szydełku i teraz łączę wszystkie pętelki. Mamy pierwszy płatek kwiatka. Robię oczko łańcuszka i kolejne 4 oczka łańcuszka.
tym pierwszym oczku. W tym pierwszym oczku łańcuszka. Wbijam szydełko. I przyciągam do tyłu pętelkę, tworząc kółko. W taki sposób. Następnie robię trzy oczka łańcuszka. Jeden. Dwa. Nawijam na szydełko nitkę i wbijam do tego, do środka tego kółka, wykonując dwa słupki nie do końca. Przyciągam przez dwie pętelki i zostawiam na szydełku. To już jeden słupek. Drugi znów wbijam do tego kółka. I przyciągam przez dwie pętelki nitkę. Mam trzy pętelki na szydełku. Teraz łączę te pętelki i wykonuję trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. I wbijam szydełko do środka tego kółka, robiąc oczko ścisłe. Mamy już drugi płatek. Robimy trzeci. Robimy trzy oczka łańcuszka. Nawijam na szydełko nitkę i wykonuję w środku tego kółka dwa słupki nie do końca. Przeciągam przez dwie nitki i zostawiam ostatnią pętelkę na szydełku, kolejny słupek, też nie do końca, przyciągam przez dwie nitki i zostawiam. Mam trzy pętelki na szydełku i teraz wszystkie trzy łączę i wykonuję jeszcze trzy oczka łańcuszka. I znów wbijam szydełko do środka tego kółka i robię oczko ścisłe. Mamy trzy płatki i robię czwarty. Znów powtarzam trzy oczka łańcuszka. Robię dwa słupki nie do końca, wbijając do środka tego kółka, a później połączę trzy pętelki, które utworzą się na szydełku. Mam trzy pętelki, teraz łączę. I robię trzy oczko łańcuszka, wbijam do środka i robię oczko ścisłe. I teraz ostatni płatek. Ja go wykonam z trzech już słupków łączonych razem. Najpierw robię trzy oczko łańcuszka. Następnie nawijam nitkę, wbijam do środka kółka, przyciągam przez dwie niteczki i kolejny słupek robię nie do końca, przyciągam przez dwie niteczki i zostawiam i trzeci słupek. Przyciągam przez dwie niteczki i zostawiam, mam cztery pętelki na szydełku, łączę i teraz
oleję tym łuku, wykonuję jeden półsłupek. Jak widzimy, te trzy płatki wykonałam z dwóch łączonych razem słupków, a te dolne płatki z trzech łączonych razem słupków. Następnie robię trzy oczka łańcuszka. I w kolejnym łuku wykonuję pół słupek. Taki to sposób. Znów robię cztery oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy, cztery. I wbijam szydełko do pierwszego oczka łańcuszka, nawijam nitkę i wykonuję trzy słupki łączonych razem. Każdy słupek wykonuję nie do końca, zostawiając jedną pętelkę na szydełku. Drugi słupek. I trzeci słupek. Mam cztery pętelki. Teraz mogę połączyć. Następnie łączę oczkiem. I wykonuję jeszcze cztery oczka łańcuszka. I znów tworzę kółko, wbijając do tego pierwszego oczka. I przyciągam pętelkę do tyłu. Otworzyło się nam kółko. Teraz robię trzy oczka łańcuszka. I w tym kółku, które się nam otworzyło, wykonuję dwa słupki łączone razem. Dwa. Mamy trzy pętelki i teraz łączymy i znów wykonuję trzy oczka łańcuszka. W kółku oczko ścisłe. Kolejny płatek znów zaczynam, robiąc trzy oczko łańcuszka. I znów dwa słupki łączone razem. Trzy oczko łańcuszka. W kółku robimy oczko ścisłe. To już trzeci płatek. Czwarty zaczynamy, więc trzy oczka łańcuszka. Dwa słupki łączone razem. I łączymy. I znów trzy oczka łańcuszka.
w kółku. Oczko ścisłe. Mamy już 4. I ostatnie wykonuję, robiąc 3 oczko łańcuszka i 3 słupki nie do końca łączone razem. 1. Pętelki na szydełku łączymy i w kolejnym łuku wykonuję 1 półsłupek. I powstały nam już 2 kwiatki. I dalej już powtarzamy. Robimy 3 oczka łańcuszka. W kolejnym łuku robimy półsłupek i zaczynamy robić znów kolejny kwiatek. I wykonałam koronkę z 5 kwiatków. Chcę teraz pokazać, jak zakończyć robótkę. Już tutaj mam w tym ostatnim łuku 1 półsłupek, wykonuję jeszcze 1 oczko łańcuszka i tutaj na końcu nad tym pierwszym półsłupkiem robię słupek.